Witamy serdecznie wszystkich kibiców i sympatyków Wisły Płock w naszym programie Sam na Sam. Dziś z nami Damian Dąbrowski. Cześć wszystkim. Damian może nie jest tak szeroko znany jeszcze w środowisku piłkarskim, no, ze względu na wiek przede wszystkim i to, że stawia swoje pierwsze kroki dopiero w profesjonalnym futbolu. Jednak patrząc na wyniki głosowania na Facebooku, godzien byłbym stwierdzić, że naprawdę twoja popularność bardzo szybko rośnie. Dobra, mamy tu szereg pytań, Damian, do ciebie od kibiców Wisły. Może zaczniemy od tego, gdzie chodzisz do szkoły i co planujesz robić dalej, ewentualnie po szkole? No, obecnie chodzę do liceum numer 6, do drugiej klasy. Jestem na profilu piłka nożna. No i planuję skończyć tą szkołę, napisać maturę i pójść dalej na jakieś studia, które będą związane ze sportem. Profil piłka nożna. No to dobrze trafiłeś chyba. Powiedz teraz, jak w tak młodym wieku, masz 17 lat, tak? Jak w tak młodym wieku można pogodzić właśnie piłkę nożną i szkołę? No wiadomo, jest ciężko, bo opuszczam dużo godzin, ale nauczyciele są wyrozumiali i rozumieją to, pomagają mi. Dużo uczę się samemu w domu. No i staram się, żeby to wychodziło jak najlepiej. Dobra. Następne pytanie, czy chodziłeś na mecze Wisły jako kibic, na trybuny? Jeśli tak, to od kiedy to się zaczęło? No, na mecze Wisły zacząłem chodzić od kiedy przyszedłem tutaj do klubu, czyli jakieś 3 lata temu. Zacząłem się tym tak bardziej interesować i jeżeli mam wolny weekend, bo sam nie gram meczu, to staram się przyjść na mecz Wisły i starałem się przychodzić na mecze Wisły i dopingować drużynę. No teraz już możesz dopingować dosłownie, grając. Teraz pytanie o muzykę. Jaki gatunek muzyczny lubisz, ewentualnie twój ulubiony zespół muzyczny? To znaczy, nie mam jakiegoś ulubionego gatunku muzyki albo ulubionego wykonawcy. To wszystko zależy od nastroju. Jeżeli po prostu mam ochotę, to słucham rapu, a jeżeli mam ochotę, to włączę sobie disco polo albo jakieś polskie piosenki z lat 70. Także. Czyli zespołu ulubionego też raczej nie masz? Nie, jakiegoś takiego ulubionego zespołu nie mam. Jasne. Jeszcze teraz, jeśli chodzi o sport, no wiadomo, jesteś zawodnikiem Wisły, jesteś piłkarzem, jednakże no, czy piłkarz może pasjonować się jeszcze jakimś innym sportem? Czy jakoś inna dyscyplina sportowa cię pasjonuje? No, jeżeli mam trochę wolnego czasu i mam siłę, to bardzo lubię pograć samemu albo pooglądać siatkówkę i tenisa ziemnego. Czy śledzisz na bieżąco naszych wydarzenia ze świata tenisa polskiego i kibicujesz polskim tenisistom? No tak, jestem na bieżąco i dopinguję naszych polskich sportowców. Damian, jesteś w Wiśle Płock już od 3 lat. W czerwcu tego roku podpisałeś swój pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem. Czy możesz nam wszystkim powiedzieć, jak to się stało, że grasz w Wiśle Płock? Nie wiem, swoją przeszłość nadmienić do swojej przeszłości, bo jesteś z Gostynina. No to swoją przygodę z piłką zacząłem chyba tak jak każdy dzieciak na podwórku. Starałem się każdą wolną chwilę kopać tą piłkę. Potem poszedłem na pierwszy trening do Mazura Gostynin. Spodobało mi się to jeszcze bardziej. Następnie przeszedłem do Mazowsza Płock, gdzie trenowałem u trenera Zbyszka Tomaszewskiego. Na ostatnie 3 lata spędziłem w Wiśle Płock, najpierw w juniorach, później w drugim zespole. A ostatnio zostałem dołączony do kadry pierwszego zespołu. W ostatnich latach w Polsce marnuje się bardzo wielu młodych piłkarzy o sporym potencjale. Czy zgadzasz się z tą tezą po pierwsze i co zamierzasz zrobić, aby nie pójść ewentualnie ich drogą? No tak, niestety zgadzam się z tym, że marnuje się wielu młodych piłkarzy. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że
dostają dużo, dużo pieniędzy i w tak młodym wieku nie wiedzą za bardzo, co z tym zrobić i po prostu chcą się wyszaleć, zaczynają się różnego rodzaju imprezy, alkohol. No i nie udaje im się zostać piłkarzami, a ja zamierzam po prostu ciężko trenować, pokazać, że trener Kaczmarek może zawsze na mnie liczyć i dawać z siebie wszystko na każdym treningu. A co powiedziałbyś tym wszystkim dzieciom, tym dzieciakom, którym marzy się gra w profesjonalnym klubie piłkarskim na przykład? No jeżeli naprawdę chcą grać w profesjonalnym klubie na wysokim poziomie, to powiedziałbym im, żeby po prostu ciężko pracowali i dawali z siebie wszystko na każdym treningu i myślę, że to na pewno przyniesie jakieś efekty. Na pewno, jako że jesteś piłkarzem, to na pewno już za dzieciaka miałeś swojego piłkarskiego idola. Mógłbyś nam zdradzić, kto jest tym piłkarskim idolem, na kim się wzorujesz? No, moim piłkarskim idolem jest Zinedine Zidane. Gra on na tej samej pozycji co ja i pewnie dlatego właśnie on jest tym moim wzorem do naśladowania. No, mamy nadzieję, że nie będzie wzorem do naśladowania z tej akcji z Marco Materazzi, tak? A ewentualnie jeszcze klub zagraniczny. Który klub zagraniczny darzysz największą sympatią? Znaczy nie mam jakiegoś ulubionego klubu, nie jestem jakimś wielkim kibicem, ale jeżeli już oglądam mecze, to bardzo lubię oglądać Arsenal Londyn i jeżeli już oglądam, to właśnie im kibicuję. Damian, jesteś w drużynie od niedawna, także czy możesz powiedzieć, z kim z drużyny najlepiej się dogadujesz? Znaczy, ze wszystkimi z drużyny mam bardzo dobry kontakt, ale myślę, że najlepiej dogaduję się z Fabianem Hiszpańskim, bo jest to też taki młody zawodnik i to on bardzo pomógł mi wejść właśnie do drużyny. Co byś zmienił w swojej grze i nad czym według Ciebie musisz jeszcze popracować? No właśnie wróciłem po kontuzji do treningów, także ogólnie myślę, że muszę popracować nad wszystkim, ale w szczególności nad wykończeniem sytuacji i myślę, że jeszcze gra głową jest do poprawy. A jak byś ocenił trenera Marcina Kaczmarka? Generalnie jak układa się Wam współpraca? No trener Kaczmarek jest to na pewno bardzo dobry trener, widać, że ma dużą wiedzę na temat piłki nożnej, ma jakiś pomysł na tą drużynę, co bardzo mi się podoba. No i myślę, że ma jeszcze do mnie dużo zastrzeżeń co do mojej gry, ale staramy się nad tym pracować i ta współpraca z dnia na dzień wygląda coraz lepiej. Ale zapytam jeszcze, to on wypatrzył Cię w drużynie juniorskiej i to za jego sprawą znalazłeś się teraz w pierwszej drużynie, tak? Tak, to właśnie trener Marcin Kaczmarek mnie wypatrzył i właśnie on wziął mnie do pierwszej drużyny. A czy według Ciebie trener Kaczmarek powinien częściej stawiać na wychowanków? No wychowankowie w klubie na pewno są bardzo ważni i jestem pewny, że trener Kaczmarek zwraca na nich dużą uwagę i jeżeli któryś z nich będzie po prostu się wyróżniał, to trener na pewno da mu szansę i to jest tak i myślę, że to też jest potrzebne drużynie, taka świeża krew. Jak oceniasz swoje szanse na grę w zespole Marcina Kaczmarka? Czy myślisz, że po tej kontuzji trener da Ci szansę? No ja po kontuzji staram się bardzo ciężko trenować, pokazać trenerowi, że już jestem gotowy i czekam na tą swoją szansę, na te swoje pierwsze minuty. I myślę, że jeżeli już trener da mi tą szansę, to postaram się wykorzystać ją jak najlepiej. No i tyle. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym Sam na Sam. Od razu zapraszamy do głosowania na kolejnego śmiałka, do kolejnego odcinka. Dzięki i do zobaczenia.